Cześć wszystkim, znowu Płonio 7. Dalsza część Korypt w Nox. Dobra, teraz pójdziemy sobie w lewo. A, pan zombie. I kolega, szkielet. Tam miło go poznać. Okej, okay, dobra. Myślałem, że to są pająki, już je pozabijałem przecież. Dobra, co my tu mamy? Więcej ha. Więcej zombie. A im się z pewnością spodoba to. A. Dobry sposób na zabijanie zombie. Ta, ale zabicie chyba szkieleta. W walce wręcz. Ta. Troszkę zajmuje czasu. Dobra, wiecie co? Przydałoby się je skupić w innym miejscu, te zombie. Jakimś takim łatwym do zabicia. Może uda się dwa na raz spalić? Albo nie. Dobra. Tak, dzięki temu zaklęciowi Burn możemy całkiem po niskich kosztach je dobijać. Znacznie niższych niż... niż Fireball. Okej, klucz. Klucz się przyda. Żeby przejść dalej. Okej, słyszę tu więcej pająków. A! Tutaj chyba nas interesuje miejsce. Okej, dużo... dużo grobów. Wiecie co? Przed dużą ilością grobów przydałaby się duża ilość many. Czyli coś, czego bym nie posiadał. Okej. Tak lepiej. Zobaczmy, czy coś pominąłem w moich eksploracjach. No dobra. W jakimś miejscu można by to użyć swap location, żeby przedostać się dalej bez szukania kluczy. A to byłoby oszukiwanie i niegodne prawdziwego poszukiwacza przygód. Chodź tu. Dziękuję. But. Okej, to już wiemy. Dobra. Coś tu aktywuje pułapki. Pewnie jakiś zombie nadział się na ten... na tą pięść i nie może z niej wyjść. Albo i nie. Dobra. Widzę cię, panie pająku. Dobra. Tak lepiej. A, właśnie, no, już za dużo rzeczy, już nie mogę więcej ponosić. Z powoli będę musiał zacząć wynosić. Musiał zacząć wyrzucać te tarcze i miecze, które nagromadziłem do tej pory. Ha! Spalił się. Głupi zombie. Dobra. Są jakieś ukryte miejsca? Chyba nie. Okej. Tak, tutaj była krata. Dobra. A, tak, i właśnie, teraz na tym pająku mogłem użyć swap location. Bez problemu bym przeszedł na drugą stronę bez klucza. Ta typowa sytuacja w kryptach. Zombie, który zszedł na pułapkę. I będzie teraz tak umierał do końca świata. Chodź tutaj, może się z kolegą przywitasz.
A, więcej ich tu jest. Ha. Ja się zastanowił, zanim wejdzie. Tak, zastanawianie się w Noxie zbyt długo nie działa. Nie działa dobrze na zdrowie. Nie, to taka przyjacielska porada. Raczej niezbyt przyjacielska. Dobra. Tarczę poniosę? Nie. Generalnie niezbyt dużo rzeczy trzeba podnieść. Okej. Tutaj odpowiednio manewrując, mogę ich jakoś ładną grupę skupić. Potem ciach! Chodź tutaj. Dobra. Okej. Dobrze poszło. Okej, jesteśmy chyba gdzieś, co już widzieliśmy. Flimsy Rope of Anti-Spark. Się może przydać później. Dobra, ale tam było jeszcze jakieś skupowisko, które pominąłem. Więc zobaczmy, co tam się działo. No, więcej grobów. Fireball Stuff. Tak, zdecydowanie będę chciał coś wyrzucić, żeby podnieść to. Tak, nasz pierwszy staw. Problem z nimi jest taki, że nie zadają zbyt dużych obrażeń. A, pierwsze 6. Ale zadają na pewno większe. Nie wiem, około 20-30. Tak, ale to nie są w żaden sposób tak duże obrażenia jak naszego głównego Firebola. Poza tym mają ograniczoną liczbę ładunków. Kiedy się skończą ładunki, to jedyny sposób, żeby je przewrócić, to pójść do kupca i... i naprawić, i zapłacić za przewrócenie. Głupi duch. Zaskoczył mnie, muszę przyznać. Ale to było przejście zamknięte. Będziemy musieli... przejść naokoło. Okej, okay, piszę sobie grę. Zombie. O, więcej zombie. Wiecie co? Chyba by mi... Spróbuję w jakąś inną sesowną grupę zbić. Potem zabić, powiedzmy, jednym... Jak najwięcej z nich zabić jednym fireballem. Okej. Okay. Ciach. Haha, ładnie. Ten jeszcze zdąży spłonąć, dobra. Mogę użyć również tej pułapki, ale to by mi nie dało żadnych punktów doświadczenia, więc... Nie tak robi prawdziwy poszukiwacz przygód. Tak, to nic nie ma. Nic tu nie ma. Nawet szkieletów. Ej, siema. Wiesz co, ty spłoniesz. Już nie ma do was cierpliwości. Więcej was? Serio? Zbierzcie się w sensowną grupę. Na nas wszystkich obsłużę. Kolegę zgubiliście. Czekajcie na kolegę, co? Chodź tu, chodź tu. Nie ociągaj się. Okej, okay, teraz... A tyle doświadczenia nie mogłem przepuścić. Dobra. Ciach, 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 ciach. Ha. Głupie duchy. Okay, co my tu mamy? Okej, okay, zwój wilka. Może się przydać. Pewnie jeszcze kilka wilków spotkamy w grze. Ciekawe, co się stanie, jak nacisnę to? Tak, na chwilę się wyłączyły chyba. Albo na zawsze. Taka
dłuższy przykład chwili. Nie taperze. Okej, kolejne zejście na dół. Okej. No to nie ma co czekać, schodzimy. Okej. Barbarzyński strażnik krypt. To może brzmieć niezbyt ciekawie. Okej, dobra. Mam mój slow przygotowany. Więc wchodzimy. Ta fireball nie zadziałają. Okej. Ja sobie manę chociaż. Chyba muszę... A muszę chyba uważać na te fireballe. Nie jestem pewny, czy one czasem nie mogą. Nie mogą również trafić. Okej. On naprawdę jest szybki. Chyba pioruny to jedyna rzecz, która go tak naprawdę rani. Chyba wydaje się być troszkę odporny przynajmniej na nie. Okej, dobra. Poszło łatwo. W miarę. Dobra. Teraz wyrzucę trochę tego krapu, żeby zebrać jego rzeczy. Coś mi mówi, że jego rzeczy będą troszkę warte. Na przykład Chain Flimsy Copper Chainmail. A mighty bronze long sword of embers. A flimsy copper chainmail tunic, okej. Sturdy leather boots. Iron round shield. Te... jest to również? Tak, również iron round shield. Okej, co jeszcze jego tuniku zgarnąć? Dobra. Poszło sprawnie, muszę przyznać. Okej. Ten jego miecz jest fajny. Tak, ponieważ zadaje obrażenia od ognia. Gdybyśmy grali tutaj wojownikiem, to by bardzo pomogło nam w sprawie z zombimi. Ponieważ po prostu ciechalibyśmy mieczem i zombie by od razu się popielały. Trzeba by się martwić o manę, tak. Gra wojownikiem w Noxie jest dużo szybsza, dynamiczniejsza niż pod tym względem, że nie trzeba dbać manę. Może dlatego tyle jest również let's playów na YouTube jest z Warriora. Patrzyłem kiedyś, nie wiem czy to nadal ma miejsce, ale właśnie większość let's playów, jakie ludzie nagrywają z Noxa, to jest Warriorem. Nie wiem, czy to bo uważają, że jest łatwiejsza. Łatwiejszy Warrior, czy coś, nie wiem. W każdym razie, znaleźliśmy. Okej, level 1 stun. To może się przydać nam. Zacznę używać tej laski. Ponieważ mogę. Tak, teraz ja również mogę stanować przeciwników. Tak, stan nie działa na wszystkich przeciwników. Na przykład na zombie, jak widzicie. Na tych, których nie zadziała stan, po prostu spowalnia ich. Okej. W przyszłości może zdobędziemy zaklęcie stanu. Chociaż nie wiem, to chyba jest zarezerwowany dla Conjurera stan. Wizard nie wiem, czy go się uczy. Okej, więcej zombie. Tu jest. Nie. Się nie ruszać, dobra. Ile mi doświadczenia zostało? 25 na 26 tysięcy. O, to niedługo awansujemy. W krypcie znajduje się jeszcze jeden boss. Znacznie trudniejszy niż te dwa, które do tej pory rozwaliliśmy. Ale to... zobaczycie go. Kiedy go spotkamy. Dobra. Patrz tu.
lepiej. Dobra. Znowu mi brakuje many. O! Jednak jest mana, dobra. Więc mi nie brakuje. Chodźcie do kolegów. Chodźcie, chodźcie. Mam coś dla was. Okej. Tarcza mi się skończyła. Nie to zakręcie. Okej. Już łapaliśmy manę. A jak wspomniałem na... kiedy zaczynałem grę. Dwa słupy many w późniejszej części gry przestaną wystarczać. Dobra. Coś ukrytego? Chyba nie. Okej, kolejny fireball staff. Znowu muszę coś wyrzucić. Ciach. Złoto słyszałem, co to jest złoto wypadło. Tu. Schowało się pod płatką. Niegrzeczne złoto. Dobra. Coś więcej może do zabięcia? Okej. No szkielety przestały już dawać doświadczenie. Szkoda. Zbierzcie się w kubkę. Ładnie. Tak, bardzo ładnie. Miłe zombie. Okej. Muszę uważać. Wszelki wypadek, gdyby znowu jakiś... szkielet chciał na mnie wyskoczyć z grobu. Dawno jakiś szkielet nie wyskoczył na mnie z grobu. Okej. Zamknięte? Tak. Tutaj pewnie gdzieś znajdziemy klucz. O, jest klucz. Też sporo pułapek, których zdecydowanie nie chcemy aktywować. Okej. Rubinowy klucz. Fajnie. Okej. Woli. O. Okej. Bezbłędnie. Co my tu mamy? Więcej moich polegarów czarów. Okej, skoro już nie dają doświadczenia, to nie muszę się bawić w jej zabijanie. Aż tak bardzo. Pułapka. Okej. Tutaj pewnie jakiś coś wyskoczy na mnie. Okej, tylko zombie. Tak, moje zdolności celownicze w skuli ognia nadal są dalekie od doskonałych. Więcej zombie. Co tu mamy? O, dobra, tam pójdziemy później. Chodź tu. Tak, lepiej. Dobra, to mi wygląda podejrzanie. Okej, spodziewałem się szkieleta jakiegoś. Ale okej. Dobra, tam jest coś, czego nie zwiedziłem jeszcze. Jest karygodne. Trzeba to natychmiast naprawić. Okej. Też nic nie ma. Okej, tutaj byliśmy.
To wygląda podwójnie podejrzanie. A. Jest... Zmysły niebezpieczeństwa ostatnio są na wyraz... przewrażliwione. Da-da-da-da! Channel Life. Okej, to będzie fajne zaklęcie. Więc możemy coś z nim zrobić. Mamy push. Tak, mamy push. Ha! To zadziałało. Generalnie powinno się dać tam doskoczyć z biegu. Aczkolwiek jest to trudne do wykonania i nie zawsze się udaje. Jak raz zawalimy próbę, to już nie ma opcji tam drugi raz spróbować. O tyle czarodziej ma ten zaklęcie push, więc on się nie musi tym przejmować. Dobra, póki co dziękuję wszystkim za uwagę. W następnym odcinku zwiedzamy dalej krypty, wychodzimy z nich i idziemy dalej. Zobaczycie gdzie i zobaczycie z kim będziemy walczyć. Będzie ciekawie. Dziękuję wszystkim za uwagę i na razie, cześć.